Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w Podatkach Info, a moimi gośćmi są Sylwia Rzepka i Janina Pokaska. Jak zwykle, tym razem po wakacjach. Nad morzem byłeś? Tak, nad morzem. Wypoczęłam, nabrałam sił do dalszej pracy. A ty wspierałaś dolnośląskich przedsiębiorców? Tak. Polskich górek. Ja też byłam przez moment w Polskich górach, a znowu się wybieram, no bo my musimy wspierać naszych przedsiębiorców, turystykę, prawda, i wypoczynek. Także będziemy też zachęcać naszych widzów, żeby odwiedzali nasze dolnośląskie kurorty oraz małe wioski. To co dzisiaj ciekawego? Co jest takim najważniejszym tematem? Myślę, że dzisiaj najważniejszym tematem to jest estoński CIT. Weszedł projekt ustawy i to jest teraz najważniejszym tematem. No tak, w ogóle estoński CIT. Cóż to za nazwa? Estoński CIT. Czyli gdzieś to już zostało wprowadzone. Tak. Jak sama nazwa wskazuje, w Estonii. W Estonii, tak. I nasz rząd na doświadczeniach Estonii chce wprowadzić właśnie u nas estoński CIT. I pamiętajmy, że to jest projekt, który jest teraz w dialogu rząd z biznesem. Bo on będzie dopiero wprowadzony na początku przyszłego roku. Tak, od stycznia ma obowiązywać 2021 roku. I co jest celem? No właśnie. Celem wprowadzenia estońskiego CIT-u ma być wspomożenie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. I wyrównanie ich szans na rynku. I wyrównanie ich szans. I polega on na tym, że jeżeli wybierzemy estoński CIT, to tak długo jak zysk pozostanie w przedsiębiorstwie, nie zapłacimy podatku. Czyli możemy inwestować i w swoją firmę. Tak. I to jest najważniejsze. Inwestować i wprowadzać jakby rozwój, rozwijać własną firmę. Brak podatku, to szykuje się nam jakaś rewolucja podatkowa. Jakie warunki należy spełnić, żeby się w tym estońskim... Żeby weszedł ten estoński CIT. Tak, żeby wejść w to bez stresu. Żeby skorzystać z możliwości opodatkowania tak zwanym estońskim CIT-em, należy spełnić kilka warunków. Ja pozwolę sobie przeczytać. A pierwszym warunkiem jest to, aby przychody spółki nie przekraczały 50 milionów złotych. Drugi warunek polega na zatrudnieniu co najmniej 3 pracowników, przy czym nie mogą to być udziałowcy i akcjonariusze. Czyli tak jakby współwłaściciele. Tak. To znaczy założycielami. Założyciele, tak. A kolejny warunek to udziałowcami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, to znaczy nie może być to spółka. Spółka nie może również posiadać udziałów w innych podmiotach. Kolejny warunek to przychody z działalności pasywnej, na przykład odsetek czy przychodów ze zbycia instrumentów finansowych, nie mogą przekroczyć połowy przychodów ogółem. Ostatnim warunkiem jest to, aby spółka wykazywała nakłady inwestycyjne. To jest najważniejsze w tym. No właśnie, estoński CIT ma wesprzeć rozwój naszej firmy przez systematyczne inwestowanie. Tak. Zatem czym są te inwestycje? No inwestycje to jest wzrost wydatków na wytworzenie lub zakup nowych środków trwałych, czyli maszyn, urządzeń, samochodów, tak? I proszę pamiętać, że z tego estońskiego CIT-u na dzień dzisiejszy są wyłączone całkowicie wartości niematerialne i prawne, czyli wszelkie koncesje, licencje, patenty. No, tak jak do tej pory to zawsze to było preferowane, prawda? Tutaj idziemy w stronę inwestycji. Wiem, że wzrost wydatków inwestycyjnych musi stanowić minimalny procent. I jakie to będzie minimum? Wydatki inwestycyjne będą musiały wzrosnąć. Co najmniej o 15%, ale nie mniej niż 20 tysięcy złotych w okresie dwuletnim.
co najmniej o 33%, ale nie mniej niż 50 tysięcy złotych w przypadku dużych inwestycji w okresie 4 lat. Dobrze, wiemy już, kogo będzie obowiązywać estoński CIT, co możemy zyskać, jakie warunki należy spełnić. Czy będzie on obowiązywał również podatników, czy tylko podatników PIT, czy też jednoosobową działalność gospodarczą? Tak jak mówi estoński CIT, nazwa, będzie ono obowiązywało tylko podatników podatku CIT, czyli spółki kapitałowe, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne. Nie obejmie on podatników PIT, czyli działalności jednoosobowych. I na zakończenie, czy jest coś jeszcze, co powinniśmy w tej chwili wiedzieć o tym estońskim CIT-cie? Tak, jeżeli podatnik przejdzie na tak zwany estoński CIT, to straci on prawo do stosowania ulg podatkowych, takich jak badawczo-rozwojowe, IP Box czy ulga na złe długi. I przedsiębiorcy również stracą prawo do odliczenia wcześniej poniesionej straty podatkowej. Czyli podsumujmy sobie tak po ludzku, powiedziałabym. Musimy się zastanowić, w którą stronę nasza firma pójdzie. Czy badawczo-rozwojową, czy to będzie taka troszeczkę wirtualna rzeczywistość, bo jeżeli jesteśmy młodą firmą stawiającą swój biznes na IT, prawda, to ten estoński CIT może niekoniecznie, chyba że potrzebujemy dużo inwestycji na przykład w sprzęt komputerowy, tak, czy tego typu rzeczy. Ale jeżeli to jest takie bardziej wirtualne, to ten estoński CIT, no nie wybrałabym tego, prawda? Tak, to może bardziej na przykład IP Box na przykład. Na przykład. Tak, możemy skorzystać. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę inwestować, zrobimy jakąś produkcję, czy nawet gdyby to była piekarnia zwykła, no to musimy kupić maszyny, prawda? Zainwestować w ludzi. I to jest idealne, wydaje mi się, rozwiązanie. Czyli w tej chwili dostajemy następną szansę. Tak. Dostajemy następną szansę, następny wybór. Drodzy Państwo, ja myślę, że warto byłoby się zastanowić, zrobić sobie podsumowanie, spotkać się z własną księgową, nie tylko z nami, i pomyśleć o tym, w którą stronę w przyszłym roku pójdzie nasza firma. Bo czasy są ciężkie i coś trzeba wybrać. W związku z czym polecamy. Zastanówcie się z własną księgową, czy estoński CIT to jest wybór dla Was. Bo jeżeli nie możecie skorzystać z tych ulg, prawda, typu IP Box, tak, to myślę, że warto coś dla siebie wybrać. Tak, tak, myślę, że to jest dobry, dodatkowy wybór, który możemy mieć. Także proszę Państwa, ponieważ będzie to dopiero od 1 stycznia obowiązywać, macie Państwo jeszcze trochę czasu. Tak. I zobaczymy jeszcze, jak się zmieni, nie? Tak, ale że jest taka uwaga, że musimy jeszcze przeanalizować naszą działalność w poprzednich latach. No tak. I tak. Zobaczyć, czy mamy spadek w związku z tą sytuacją, która jest. Czy nasza branża będzie miała tendencje spadkowe, tak jak na przykład niestety branża rozrywkowa, która w tej chwili ostro idzie w dół. W związku z czym zróbmy sobie rachunek sumienia. No takie mamy czasy w tej chwili, proszę Państwa, że musimy się szybko jakby dostosować do warunków. No dzięki temu, że rząd nam daje coraz więcej tak zwanych środków, możliwości, prawda, do tego, żebyśmy coś wybrali, ale to od nas zależy. Tak. To jest nasz biznes i proszę Państwa, to jest Wasz biznes i to Wy musicie zdecydować o tym, jakich będziecie instrumentów używać. Tak, i dzięki czemu nasza firma może rosnąć, tak? Tak, a nie tylko wegetować albo spadać. I proszę nas oglądać, bo my tu jeszcze do końca roku dużo rzeczy Wam powiemy. Tak, na pewno wrócimy do estońskiego CIT-u. Kiedy będzie on już dokładnie gotowy, nie tylko projekt, ale zatwierdzony już tak ustawą, także na pewno do niego wrócimy. Tak, bo do tej pory jeszcze wpływają pytania, tak, rząd to też musi rozważyć i podjąć decyzję. No na pewno, bo to jest dopiero pierwsza taka propozycja przemyślana, ale wciąż są jakieś uwagi. Tak. Także proszę Państwa, dziękujemy bardzo.
Życzymy tym, którzy jeszcze nie byli, przyjemnych wakacji. Dzięki temu, że jesteśmy w internecie, to możecie nas oglądać nawet we własnych telefonach na drugim końcu świata. A słyszałam, że oglądali nas gdzieś, bo dostałaś informację, że gdzieś nas oglądali strasznie daleko. Tak, tak. Gdzie? A w Nowosybirsku. W Nowosybirsku, no proszę Państwa. To jest rewelacyjna informacja. Mnie oglądają, ja dostałam informację, że nas oglądają w Nowym Jorku i okolicach. Także drodzy koledzy i koleżanki, trzymamy kciuki. Wy też sobie przeanalizujcie, bo słyszałam, że księgowe, które są w tej chwili w Anglii, szkolą się tutaj w Polsce, bo chcą wrócić. W związku z czym oglądajcie nas, a my wam powiemy, czy estoński CIT jest dla Was. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. A moimi gośćmi była Sylwia Rzepka, Janina Pokaska i Maria Nawrot. Dziękuję bardzo. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.